Jakie są, moi kochani, przywileje tych świadectw? Po pierwsze, mamy zapewnioną opiekę co do duszy i ciała Matki Bożej za życia, a szczególnie w godzinie śmierci. Po drugie, ona obiecała, że będzie prosić swojego Syna w pierwszą sobotę po śmierci, aby tę duszę wyciągnąć z czystca. I po trzecie, mamy udział w duchowych dobrach naszego zakonu, mszach świętych, odpustach, modlitwach, jakie zanoszą zakonnicy z Góry Karmel za waszego życia i po waszej śmierci. A jakie są obowiązki? To trzeba nosić kapłusz święty, dzień i noc, prawda, jako szatę Matki Bożej. Odmawiać codziennie modlitwę Maryjną, Ojcze nasz, zdrowaś Mario, czy pod Twoją obroną. I naśladować Matkę Bożą. Bo szkapel szermitański to jest doskonalszy ideał życia chrześcijańskiego. To jest bycia bardziej świętym. Dlatego, moi kochani, odmówię teraz modlitwę przyjęcia i każdemu potem nałożę szkapel. O Maryjo, Ty na różne sposoby spełniasz misję pośredniczki, wszelkich łask. W szkaplerzu karmelitańskim spodobało się Tobie dać Ci wyraz uprzedzającej miłości. Przez ten widzialny znak wzywasz mnie do skromności, umartwienia i modlitwy. Dopomóż mi tak praktykować te cnoty, abym zasłużył na miłość niepokalanego serca, a dla bliźnich stał się dobrym przykładem życia. Noszącym szkaplerz obiecałaś pomoc wśród niebezpieczeństw, zachowanie od piekła i rychłe wyzwolenie szczytca. Dopomóż mi tak żyć, abym dostąpił wszelkich łaski przywilejów, jakie obiecałaś noszącym tę świętą szatę. Przyjmij ten szkaplerz karmelitański, przez który stajesz się członkiem rodziny Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Ufny w uprzedzającą miłość pochodzącą od tak wielkiej Matki, oddaj się Maryi i życiu opartemu na głębokiej z nią łączności. Noś ten symbol jako wyraz pamięci o Chrystusie, który Ci towarzyszy w Twoim codziennym życiu, abyś ukazywał go dla dobra Kościoła i całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Moi kochani, przyjmując ten szkapierz, zostaliście włączeni do rodziny karmelitańskiej, poświęconej w sposób szczególny Matce Chrystusa. Abyście mogli żyć tym ideałem apostolskim, w którym żyje nasz zakon karmelitański. Na mocy udzielonej im władzy przez Stolicę Apostolską przyjmuję was do wszystkich dóbr budowy do naszego zakonu, za życia i poważnej śmierci. W imię Ojca i Syna, przyjmij ten szkapel szkarmelitański.
pomarniały, gdzieś się skrywał i gdzieś bywał, żem cię nigdy nie widywał. Wiem, że w moich kręg czeluści moc mnie twoja nie opuści. Czyli razem trwamy dzielnie, czy też każdy z nas oddzielnie. Kiedy dusza moja ginie, czy łzeronisz potajemną, czy też giniesz razem ze mną? Mów, co czynisz w tej godzinie, kiedy dusza moja ginie, czy łzeronisz tajemną, czy też giniesz razem ze mną?